Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi kochani, najpierw biorę was. Czytania Pisma Świętego. To, co zapowiadał prorok Izajasz przed 2500 laty, ziściło się. Zbawienie dotarło do wszystkich krańców ziemi. Dramat jest tylko jeden, że prowadzi się w tej chwili perfidną trzecią wojnę światową z Bogiem. Stąd się go ruguje ze wszystkich, moi drodzy, płaszczyzn życia. Mimo że świat odchodzi na bok, Bóg posyła proroków, posłał Zbawiciela i później przez wieki posyła swoich wybranych, aby wykonywali Jego rozkaz, aby upominali, napominali świat i pokazywali drogę wyjścia, drogę ratunku. Ten wybór dokonuje się już w zamierzeniu Boga. On jest od dawna. I wspomniał, mówi Izajasz, w łonie mojej matki na moje imię. Ostrym uczynił me usta mieczem, w cieniu swej ręki mnie ukrył. Dziś byłoby ciężko Izajaszowi, bo moda w na język w Kościele jest całkowicie inna. Ma być to język ekumenizmu, dialogu. Nie wolno naruszać niczyich sposobów myślenia. Nie wolno naruszać czyjegoś sposobu życia. Choćby z owieczką spał, nie wolno ci mówić, ale próbuj znaleźć, każą ci dobre wymiary tego zjawiska, że on współżyje z owcą, że ma 15 kobietę. Gdzie dziś ostry miecz w formie języka powieszą cię? Uczynił ze mnie strzałę zaoszczoną. Niech tylko cokolwiek współczesny kapłan powie coś mocniej, od razu jest donos do kurii, od razu dywan u biskupa i obcinanie zapałów języka. Jak to dziś? Bóg może się rozsławić w swoich synach, w swoich kapłanach. Jak tu dziś Bóg może powiedzieć o nas, tyś sługą moim, jak ty masz swój własny biznesplan, swoją koncepcję Boga, swój sposób realizowania wiary. Jak dziś rozumie te słowa proroka Izajasza, na próżno się trudziłem, na darmo, na nic zużyłem moje siły. Lecz prawo moje jest u Pana i moja nagroda u Boga mego. Wszystko zabiorą, wszystko zniszczą. Zostaje tylko Bóg. Bóg i potężna ufność i wiara. Przygotowany jest na pustelni 17 tom orędzi na czasy ostateczne w całości o ufności Bogu. Dziś mnie przyjaciel pokrzepiał, znalazłszy słowa. Ty zajmij się moimi sprawami. Ty nie patrz swoich spraw, a ja zajmę się twoimi, mówi Pan.
Niczego nie planuj, niczego nie układaj, tylko wykonuj moją wolę. Dzieci, wiecie, jak to jest ciężko? Kiedy świat jednogłośnie uważa cię za chorego, za potrzebującego psychiatrów, za skazańca, za burzyciela. A Bóg ciągle mówi, że to dopiero początek, że przygotował jeszcze inne wyzwania, inne zadania. To zbyt mało, że jesteś mi sługą dla podźwignięcia pokoleń z Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela. Ustanowię cię światłością dla pogan. Minimum 40% Polaków to czystej krwi poganie. Te słowa proroka Izajasza w całości trzeba zanurzyć w mesjańskim posłannictwie Pana Jezusa. Ale to i dotyczy każdego dziś powołanego kapłana. Ma ratować swoje owce, ale być światłością dla pogan. Tylu jest ich między nami. Często w orędziach Pan Jezus mówi, tam gdzie łaska, tam ogrom zła, to i u świętego Pawła mówi, szatan szaleje. Dziś jesteśmy świadkami wielkiego polowania Pana Jezusa na uczniów, znaczy polowania szatana na uczniów Pana Jezusa, Judasza i Piotra. Pan ma odwagę, mówi na głos. Uczniowie są tak zachłyśnięci zdarzeniami minionych dni, że nie rozumieją tej mowy Pana Jezusa z Wielkiego Czwartku. Dziś wam pokażę, jakie to było wydarzenie wjazdu do Jerozolimy. Skarby, miasto pełne, ulice zapchane, triumfalny pochód. To było coś nieprawdopodobnego. Jerozolima witała króla. Więc apostołowie mają to zdarzenie przed oczyma. Niedzieli Palmowej. Mówi Pan Jezus prosto, ten jest zdrajcą, z którym maczam chleb, podaję. Nie są w stanie swoim zaślepieniu tego zrozumieć. Piotr próbuje coś tam mówić, kiedy Pan mówi, że musi odejść i tak dalej. Ja za tobą pójdę i tak dalej. Pietruś, kogut nie zapieje, a ty się mnie dziś, zanim kogut zapieje, ty się mnie trzy razy wyprzesz. Za kilka godzin to proroctwo Pana spełni się na Piotrze. Nadchodzi czas wielkiego świadectwa wiary. Kiedy wam powiedzą, że uznawanie rzeczy nadprzyrodzonych, a będą to nazywali terminem nadwartości, bo on już funkcjonuje, jest robą, jest przyczyną, jest oznaką choroby. Dałem wam już kazus, że naszym rodakom zabrali dziecko, bo było oskarżenie, że moi drodzy chodzą z dzieckiem co niedziela do kościoła. To było w krajach skandynawskich. Nieprawdopodobne. Chodzą z dzieckiem co niedziela do kościoła. Naszych członków rady wydziału naszego Grzeńskiego Uniwersytetu dodam wam jeszcze kilka kazusów, bo mam też taką teczkę Król. Tu mi dano dzisiaj wiadomość, więc posłuchajcie. Mówiłem wam,
jak Pan Jezus Matkę Bożą prosił, kiedy był w Nazarecie, bo On przygotowywał i mówił, moi drodzy, o niedzieli palmowej wszyscy Jego ucznie wiedzieli. Ściągnęły tam tłumy Jego uczniów. Parę miesięcy przed niedzielą palmową wjazdem Pan Jezus do Matki Bożej mówi, jest u niej w Nazarecie. Kiedy przyjdziesz, Matko moja, do Jerozolimy, przynieś mi moją najpiękniejszą szatę. Tę, którą utkałaś na największe święta. W Jerozolimie muszę być nauczycielem w najszerszym znaczeniu tego słowa, bardziej odczuwalnie ludzkim. Te duchy zamknięte i obłudne bardziej patrzą na to, co zewnętrzne, na szatę, niż na wnętrze, na naukę. I nawet Judasz z Kariotu będzie zadowolony. Zadowolony będzie Józef, który ujrzy mnie w szacie królewskiej. O, to będzie triumf i szata, którą utkałaś, przyczyni się do tego. Żebyście mieli świadomość, w jakiej atmosferze Pan Jezus funkcjonował przed wydarzeniem niedzieli palmowej. Kiedy wyszedł po uzdrowieniu, wskrzeszeniu Łazarza, wyszedł dekret, a tu jeszcze Państwu przypominam, wedle naszych obliczeń, ta uczta u Łazarza była w piątek, dzień przed szabatem, dwa dni przed wjazdem do Jerozolimy. Więc kiedy Pan Jezus uszedł po tym uzdrowieniu Łazarza, wskrzeszeniu, za Nim poszło ponad 500 listów gończych do synagog jerozolimskich, palestyńskich, galilejskich, judzkich. Uszedł na ustronne miejsce. Za Nim pociągnęli ludzie. I tu Wam pokazuję scenę. Gdzie Pan Jezus mówi, że pójdzie do Jerozolimy na Paschę. I mówi, żeby poszli, by pozostawali matkę niezależnie, dali jej już spokój, bo ten ferment jest nieprawdopodobny. To musicie sobie wyobrazić, ile było szumu, kiedy pojawił się dekret suspensy. Ile gonienia, ile telefonów, ilu doradców, ilu tu przyjeżdżało gońców, ile listów do mamy, ilu gonitwy. Pamiętacie, jak walczyłem, zostawcie mi moją mamę. Pani Ani zabroniłem, że bez mojej zgody nikt nie może do mamy podejść. Nikt. Nikomu nie ufać. Ja jej dam serce, ale nie pozwolę, by ją biczowano codziennie. Wtedy uczniowie i Nazarejczycy, bo niedaleko Nazaretu, wołają do wszystkich, on ma rację, przeszkadzamy mu, on chce pozostać z matką. Wołają inni, zaraz odejdziemy, ale najpierw chcemy jego obietnicy, że przyjdzie do Sychem przed Paschą. Do Sychem, do Sychem. Przyjdę, mówi Pan Jezus, idźcie. Przyjdę przed pójściem na Paschę do Jerozolimy. Nie idź tam, pozostań z nami, my Ciebie obronimy. Uczynimy Cię królem, najwyższym kapłanem, oni Cię nienawidzą, my Cię kochamy, przed Żydami niech żyje Jezus. Cisza. Woła Pan Jezus, nie hałasujcie. Moja matka cierpi od tych krzyków, które mogą mi szkodzić bardziej niż głos, który by mnie przeklinał. To nie jest jeszcze moja godzina. Idźcie. Wstąpię do Sychem, ale usuńcie się z waszych serc myśl,
że mogę z powodu ludzkiego tchórzostwa i powodu buntu świętokradzkiego przeciwko woli mojego ojca nie wypełnić mojego obowiązku. Jako Izraelita muszę uwielbić prawdziwego Boga w jedynej świątyni, gdzie można go adorować. Teraz rozumiecie, dlaczego w Garawandal byłem tak przyciśnięty, że matka Boga tam chciała, żeby msza święta nie była w hotelu, w sali, ale w kościele. Nie chciałem tamtego kapłana ranić nikogo. Byłem przyciśnięty, musiałem iść z wami do kościoła. Cieszyłem się, że mogę stanąć w kościele, gdzie można Pana adorować. Jako Mesjasz nie mogę przyjąć korony gdzie indziej niż w Jerozolimie. Tam zostanę namaszczony na króla wszystkich zgodnie ze słowem i prawdą oglądaną przez wielkich proroków. Precz! Nie było innych proroków po Mojżeszu. Jesteś marzycielem, wołają Samarytanie. Nie myślcie, że było łatwo Panu Jezusowi. Mają swoją wiedzę, że po Mojżeszu nie ma proroków. A gdzie Jeremiasz, gdzie wielcy prorocy, cała gama. Od razu wrzeszczą. Pan Jezus mówi, a wy także? Czy jesteście wolni? Nie. Jak nazywa się Sychem? Jaka jest jego dziś nazwa? I jak jest z nim? Tak samo jest z innymi miastami Samarii, Judei, Galilei. Bo rzymska katapulta wszystko to samo zrujnuje z ziemią. Czy może nazywa się ono Sychem? Nie. Nazywa się Neapoli. Sprawdzali te nazwy. W tym czasie Sychem nazywało się Neapoli. Jak Betszan nazywa się Scytopolis i wiele innych miast, które z woli Rzymian lub uzależnionych od nich pochlebców przyjęły podobną narzuconą przez czyjeś panowanie nazwę. Co się dziś robi na ziemi polskiej? Podwójne nazwy na ziemi polskiej? My to mieli za Stalina. Wiecie, jak się nazywał, Katowice nazywały? Stalinogród. Słyszeliście o tym? Jedźcie na Kaszuby. Którzy przez wieki byli wierni Polsce, dziś im każą w dwóch językach pisać. Jedźcie na Opolszczyznę. Jeszcze chwilę i zmienią nazwy, jeszcze miast. Ale na Kaszubach żyje potomek Polaków pomorskich z czasów Piastów. Żyje potomek naszych ojców, którzy pod Grunwaldem przyszli i przeszli na służbę króla polskiego. Choć szli słowcami krzyżaków, wypowiedzieli służbę, poszli na stronę Polaków. I dziś potomek tych Polaków z pierwszych wieków średniowiecza, moi drodzy, na Kaszubach, jako jedna z nielicznych miejscowości, nie wprowadził drugiej nazwy Neapoli czy Scypolis. Brzmi nazwa polska, przekonał ten. I muszę wam powiedzieć, z tego rodu mamy również rycerza Chrystusa Króla. Prusak w czasie zaborów dawał im fon, żeby ich uszlachcić, żeby przeszli na służbę niemiecką. Nie zdradzili. Nie jest to fenomenalne? Dlatego Pan Jezus punktuje tu Samarytan zaślepionych. A wy, pojedynczy ludzie, chcielibyście być kimś większym niż miasto? Większym niż panujący nad nim? Większym niż Bóg? Nie. Niczego nie można zmienić z tego, co zostało ustalone dla zbawienia wszystkich. Ja idę drogą prawdy. Podążajcie za mną, jeśli chcecie wejść ze mną do Królestwa Wiecznego. Nie ma dla mnie większych biczowników, którzy mnie odwiedzają,
i proponują mi moi kochani, abym wiecie co zrobił? Abym wysłuchał ich woli, żebym zrealizował ich plan. Mówię, dzieci, ale jeszcze jest Bóg. Nie mam nawet sił na tłumaczenie, mając przed sobą tak upartych Samarytan, którzy nic wiele nie rozumieją, a mają ofertę działania. Nie dla żartobliwie mówię, proszę Państwa, zbudujcie najpierw pustelnię, gdzieś taką. Nagromadźcie ludzi. Próbujcie zapalić jakąś ideę, bo jak masz ideę, zapal. Po 15 latach przyjdź do mnie i siądziemy razem. Mówię zawsze, z góry wiem, że pustelni nie zrobisz, idei nie wymyślisz, a proponujesz rozwiązanie spraw, za chwilę mi uciekniesz. Dziś, kiedy przygotowałem tych kazań, Panie Jezu, nie zasłużyłem na takie prowadzenie. Uwierzcie, jest wola Boga. Jest wszystko zaplanowane przez Niego. I nieraz, kiedy coś mówisz tak, jak dziś Samarytanie, to Pan Jezus musi powiedzieć, dając te przykłady rzymskie, to co się dzieje, jeszcze raz wam zacytuję te, moi drodzy, słowa, żeby to do was, moi drodzy, trafiło. Niczego nie można zmienić z tego, co zostało ustalone dla zbawienia wszystkich ludzi. Niczego. Młyny Boże mają nieprawdopodobną moc. Chcecie intronizacji? Tak. Powiedział Bóg, że to dzieło musi być okupionym wielkim cierpieniem. To po co mi doradzasz, żebym szedł z krzyża? Żebym użył. Nie rozumiemy się. Kompletnie się nie rozumiemy w tej bitwie. Po tym wszystkim, bo to co wam ostatnio mówiłem, to mimo, że był dekret, Pan Jezus idzie do Jerozolimy, rozumiecie? Kiedy już wejdziesz w Boga, kiedy zrozumiesz Jego troszku tylko plan i doświadczysz Jego stuprocentowości spełniania się tego, co obiecuje, to dzieci już nie ma gdybania. Żaden dekret nie powstrzymuje. Żadna jakaś recenzja kogoś bliskiego, jakieś książki, jakieś wywody. To jest coś takiego jak piania koguta o poranku. Zapieje i za chwilę tego głosu nie słyszysz. Na chwilę masz świadomość, że piał, za chwilę innych zagdacze, już masz inną świadomość dźwięku. Doprowadziliśmy cywilizacja do takiego stanu, że Bóg twardą stopą stoi na tej ziemi i rozpoczyna uruchamiać to, coście nakręcili. Pan Jezus już jest, moi drodzy, przed niedaleko miasta. Wchodzi do domku na wzgórzu i wtedy zapisuje siostra Maria Waltorta wyjaśnienie, co do niej Pan Jezus mówi bezpośrednio. Scena przedstawiona przez Łukasza wydaje się pozbawiona spójności, jakby nielogiczna. Opłakuje nieszczęście winnego miasta, a nie potrafię współczuć jej mieszkańcom.
płakał nad miastem, a nie nad ludźmi. Nie, nie potrafię. Nie mogę współczuć, bo przecież właśnie postawy mieszkańców rodzą nieszczęścia. To nie miasto. Postawy mieszkańców rodzą nieszczęścia. Nasze postawy w naszym życiu rodzinnym rodzą nieszczęścia rodzinne. To nie wynika, że jesteś na tankiem i masz pyła. Nie. To moje działanie, moich najbliższych w rodzinie sprawia, że rodzą się nieszczęścia dla tej rodziny. To zawsze znieważanie kultu Bożego. Prawa Bożego sprowadza kary nieszczęść. Kiedy uwzględnimy, że modernizm, największa ukryta apostazja w Kościele, która do dzisiaj triumfuje nieprawdopodobnie, już grasował w Kościele, co wyłapał Anglik, kardynał John Newman, i o tym mówił oficjalnie około 1870 roku, no to dziś macie podłoże, dlaczego przyszła II wojna światowa, pierwsza, przyszła rewolucja komunistyczna, hiszpańska, meksykańskie. I tu jest odpowiedź, ona brzmi: to zawsze znieważenie kultu Bożego, prawa Bożego sprowadza kary niebios. Jeśli przed wojną Polska zabijała 1 200 000 dzieci, jeśli w Warszawie dziś się mówi o 20-30 tysiącach zarejestrowanych prostytutek, ja wam mówię o 10 na podstawie czytanych tekstów u Rozalii Celakównej, to dzieci, co wy czekacie? Że w Warszawie na dachach zakwitną kwiaty? Zakwitły bomby. Nie posłuchano. Co ty dziś, Warszawo, myślisz, która się chełpisz osiągnięciami swoimi, najlepszym rynkiem pracy, szklanymi domami, że ci tulipany na dachu zakwitną? Skoro u ciebie jest znieważany kult Boży, gdzie jest łamane prawo Boże, Pan Jezus to wyjaśnia Marii Waltorcie: czyniąc z domu Bożego jaskinię zbójców, ci niegodni kapłani, ci niegodni wierzący tylko z imienia, ściągają na cały naród przekleństwo i śmierć. Jeśli w naszych kościołach, w kaplicach baby się do majtek rozbierają, w tych kościołach robi się pokazy, mody, robi się aerobiki, dziwne rykowisko jeleni podczas koncertów, co wy chcecie? Że Bóg nie wejdzie w historię i nie zrobi porządku? To zbędne nadawać takie czy inne imię złu, które wywołuje cierpienie jakiegoś narodu. Szukacie w tym właśnie imienia kary za życia podobne do życia dzikich zwierząt. Bóg się wycofuje, a zło posuwa się naprzód. Jeśli Bóg opuszcza nasze świątynie, gdzie On pragnął być adorowany, kochany, gdzie my te świątynie sprzedajemy, to co ty, Europo, myślisz? Że zło się też wycofuje? Bóg nas zostawiając sprawia, że zło posuwa się naprzód. Dlatego nad Europą dzisiaj nieprawdopodobnie wyje i tańczy szatan. 6 miesięcy temu ktoś zadzwonił, jakiś kapłan z Rzymu zadzwonił do Radio Maria,
w nocnych rozmowach nasze rodzice to słyszeli, przekazuje, że kiedy papież Jan Paweł II w 2002 po raz ostatni był na ziemi polskiej, wsiadał do samolotu po tej ostatniej pielgrzymce, szatan nad Polską został uwolniony z łańcuchów. Wiecie, w jakiej bitwie bierzemy udział? Kiedy dziś naszym przywódcom zarzuca się 33 stopień masonerii na łamach gazet, nikt się nie broni, nikt nie prostuje, nikt nic nie mówi, a doczepiają się krzyża na ołtarzu, jak go ksiądz postawi krzyż na ołtarzu, to jego sądzą, tym się nikt nie zajmuje. To są nieprawdopodobne zarzuty. Rozum każe, żeby iść do sądu i pokazać niewinność. Bóg się wycofuje, a zło posuwa się naprzód. Oto owoc życia narodu, niegodnego nazwy chrześcijański. Dlatego ci teolodzy szataniści, którzy, bo to są ci, którzy używają terminu śmierć Boga, bo jest to sprytne, bo to jest czysty szatanizm. Ci, co to głoszą, nie rozumieją tego mechanizmu. Bóg się wycofuje, bo uczynili z domu Bożego jaskinie zbójców. Znieważyli kult Boży i prawo Boże. I wam się chce powiedzieć, że Boga nie ma. On jest. Tylko On już nie jest w stanie funkcjonować w tym świecie ludzi jako dzikich zwierząt. Bóg się wycofuje, a zło posuwa się naprzód. Oto owoc życia narodu niegodnego nazwy chrześcijański. Za 2 tygodnie pojedziemy do Brukseli, gdzie chcą klepnąć gendę. Klepnąć dzikość i zwierzęcość. Do jakiego matecznika nas wysyła Bóg? Jak wtedy, mówi Pan Jezus, tak i teraz, w tym odcinku wieków, czyli to jest czas II wojny światowej, nie szczędziłem cudów, aby wstrząsnąć i ponownie przywoływać. Ale oni w nic nie wierzą. Rzucony na rynek serc kapłańskich, czyste rozważanie różańcowe Matki Bożej. Nie mówią o błędach teologicznych, tylko będą dotykali wyobraźni i zaburzeń psychicznych. Jacy sprytni! Jaki mechanizm bitwy! Bóg przywołuje, daje znaki, ale oni nie wierzą. Nie wierzą w Garabandal, w Międzygorje, nie wierzą w Lourdes, nie wierzą w Fatimę, nie wierzą w Naju, nie wierzą w Akita. Mówiłem wam o cudzie Archanioła. Z tym żołnierzem amerykańskim na wojnie, moi drodzy, wietnamskiej, kambodżańskiej, wysłany z dowódcą, żołnierz, idzie ich kilkunastu, jemu na imię Michał, mama mu daje obrazek świętego Michała, i mówi mu, módl się codziennie do mnie Archanioł, cię broni na tej wojnie. Idą na zwiad, przyszła śnieżyca, nagle koło niego staje żołnierz amerykański. Jak można imię? Michał, nie znam cię, skąd się tu wziąłeś? W żadnej kompanii cię nie ma, ty nie byłeś za mnie, ale tego zagadał. Nagle są we dwójkę, zgubił tej zawierusze, moi drodzy, oddział kilkunastu żołnierzy dowódcą,
kończy się śnieżyca, przed nim staje 7 Kambodżańczyków, wszyscy mający karabiny maszynowe otwarte. Wszyscy strzelają. Ten Michał, nieznany, pcha go na ziemię. Dowódca słyszy strzały, dolatuje, podnoszą go, dostał gdzieś bebechy po ci kulą, ale żyje. Pytają się go, nie, że jak się czujesz, tylko się pytają go, jak to zrobiłeś, facet. 7 Kambodżańczyków bez głowy leżą koło niego. Wszyscy mają głowy ucięte. On opowiada, co zaszło. Od razu dowództwo marynarki wojennej, tylko wyzdrowiał facet. Apel, 5000 żołnierzy słucha świadectwa Amerykańca, któremu anioł Michał uratował życie i uciął 7 głów. Są świadkowie zdarzenia. 5000 ludzi słucha to. Dziś by go ogłosili teolodzy krakowscy chorym psychicznie i z bogatą wyobraźnią. Dowódca zwiadu, chłopie, jak to zrobiłeś? 7 położyłeś bezgłowie. I takie znaki Bóg daje, tylko te niedowiarki, którzy są narzędziem znieważania kultu Bożego i prawa Bożego, sprawiają, że Bóg się wycofuje, a zło posuwa się naprzód. Nie dopuszczają, jak ci Samarytanie, do działania Boga i mówią, tamci mówili, na Mojżeszu koniec działania Boga, a ci mówią, wraz ze śmiercią Jana Ewangelisty koniec. Pan Bóg nogi moczy, Piotr mu piwko przynosi, Jasiu przynosi czasami loda i sobie żyją w niebie spokojnie, a tu pan Stasiu na ziemi z księdzem Piotrem mają sobie jakoś radzić. Bóg dalej działa. Bóg daje znaki, wstrząsa i ponownie przywołuje, ale oni już nie używają tych wacików do usz. Nie czyszczą, więc mają wszystko zawoskowane. Oni nic nie słyszą. Z tej ilości wosku w ich uszach, by my nie jedną świecę zrobili na uwielbienie Boga tutaj. Jednak ja, mówi Pan Jezus, jednak jak wtedy, ja tak i teraz, moje narzędzia zetknęły się tylko z drwiną, obojętnością i nienawiścią. To samo. Nie wiem, dlaczego nas tak Pan Jezus ponaglał z 20, z tomem 24 męki Pana Jezusa, tą książką. Tak chciał szybko, żeby skończona była. Dziś rozumie. Ruszył. Ruszył tą kryjówkę szmi i one znowu się odezwały. Znowu wyją. Powtarzam jeszcze raz, Pan Jezus wyjaśnia. Jednak jak wtedy, ja tak i teraz, moje narzędzia zetknęły się tylko z drwiną, obojętnością i nienawiścią. I będą cytowali księdza Warszawskiego wszędzie i ówdzie, specjalista od Garabandal. Sprawdźcie, po czyjej stronie był. Jeśli jest rzetelny i będzie opisywał, że dowodem na szatańskie objawienia w Garabandal jest przedziwne rozdawanie przedmiotów ludziom. Nie wiedzieli, a dawali, ale Dran nie napisze, że tymi przedmiotami to były w większości różańce podawane Matce Bożej do ucałowania, medaliki to były dewocjonalia. On napisze narzędzia, rzeczy, to chyba nocniki i cumle. Bo jakby napisał różańce, medaliki, no to jak to mogą być, jak to może być diabeł? Różaniec, diabeł całuje? Diabeł każe rozdawać? Więc dalej kpią i drwią z tych wszystkich narzędzi i sposobów działania Pana Jezusa w świecie i w Kościele.
Pojedyncze osoby i narody niech jednak przypomną sobie, że na próżno płaczą, skoro wcześniej nie chciały poznać swego zbawienia. Na próżno mnie wzywają, bo w godzinie, kiedy byłem z nimi, wypędzili mnie świętokradzką wojną, która rozpoczynając się od poszczególnych sumień poddanych złemu, rozpowszechniła się na wszystkie narody. Kraje nie wybawiają się w tej mierze przez wojska, co przez formę życia, która przyciąga opiekę, moi drodzy, nieba. Z tak zwanym, w cudzysłowie, konfliktem rosyjsko-ukraińskim mówią o armii nagle, o wojsku polskim. A może mówmy o zmianie formy życia, które przyciągnie opiekę nieba. I tu po tym wyjaśnieniu Pana Jezusa, ona wraca do zdarzenia związanego z Niedzielą Palmową. Jezus zdążył zaledwie wejść do domu, by pobłogosławić jego mieszkańców, a już słuchać radosne odgłosy grzechotek, odświętne głosy, bo Pan Jezus mówił, którą drogą, moi drodzy, pójdzie. Więc ludzie, tam jest tysiące ludzi. Zaraz potem wychudła i blada twarz Izaaka ukazuje się w otworze drzwi i wierny pasterz, na jeden, upada na twarz przed swoim Panem, ten jeden z najstarszych. Drzwiach otwartych na oścież tłoczą się liczne twarze, a z tyłu widać inne. Przepychają się, kilka niewieści krzyków, kilka łez dzieci. Szczęśliwy dzień, który Cię do nas przywiódł. Pokój Tobie, Panie. Szczęśliwy powrót, Nauczycielu, aby nas wynagrodzić za wierność. Jezus daje znak, przemawia: pokój Wam, nie tłoczcie się. Teraz wejdziemy razem do świątyni. Przypominam, dekrety, zabicie postanowione, a Pan idzie, by do końca wypełnić wolę, by spełniły się wszystkie proroctwa. Przyszedłem po to, by być z Wami. Pokój, pokój. Nie wyrządzajcie sobie zła. Zróbcie przejście, moi umiłowani. Pozwólcie mi przejść. Podążajcie za mną, abyśmy weszli razem do świętego miasta. Ludzie są bardziej posłuszni lub mniej posłuszni, robią nieco miejsca. Dosyć, by Jezus mógł wyjść i wsiąść na osiołka. Jezus bowiem wskakuje na źrebie, którego jeszcze nikt nie dosiadał. Była oślica z oślątkiem. Jak na swego wierzchowca. Wtedy bogaci pielgrzymi, ściśnięci w tłumie, rozpościerają na grzbiecie osiołka bogate płaszcze. Ktoś przyklęka i pochyla się ku ziemi, inny zaś robi stopień dla Pana, który siada na swego osła. Tam nie było, wskakuje, wskazuje źrebie. Przepraszam, by tu dopowiedzieć. Ruszają w drogę. Piotr idzie obok nauczyciela, a z drugiej strony Izaak trzyma wodze zwierzęcia. Nie jest ono przyzwyczajone, a jednak kroczy spokojnie, jakby to widowisko było w jego zwyczaju. Nie płoszy się, nie lęka kwiatów, które rzucają ku Jezusowi. Uderzają często w osła, w ślepia, zamykają mu pysk. Nie lęka się. Też gałązek oliwnych, palmowych, poruszanych przed nim i wokół niego rzucanych na ziemię, aby służyć za dywan kwiatów, za coś, za coraz, ani coraz głośniejszych okrzyków: Hosanna synowi Dawidowemu. Wznoszą się one ku pogodnemu niebu, tłum zaś powiększa się coraz bardziej o nowo przybyłych. Przejście przez Betfagę ulicami wąskimi, krętymi nie jest rzeczą prostą. Matki muszą brać dzieci na ręce, mężczyźni chronić kobiety przed zbyt gwałtownymi szturchańcami. Głosy dzieci wydają się
beczeniem owieczek lub piskiem jastrzółek, a ich rączki rzucają kwiaty, listki z oliwek, podawane im przez matki, posyłają pocałunki słodkiemu Jezusowi. Ktoś pierwszy nagle rzuca swój płaszcz, aby posłużył za dywan. Potem ktoś inny i 4, 10, 100, 1000 go naśladuje. Droga ma pośrodku wielokolorowe pasmo szat rozcielonych na ziemi. Po przejściu Jezusa zbiera się je i zanosi naprzód z innymi, jeszcze innymi. Wciąż gałązki, kwiaty, liście palmowe poruszają się rzucane na ziemię i okrzyki mocniejsze podnośnie zewsząd na cześć Króla Izraela pod adresem Syna Dawida i Jego Królestwa. W tym momencie żołnierze przy bramie są, moi drodzy, poruszeni, bo myślą, że jakieś powstanie, a za chwilę widzą to radosne, moi drodzy, wydarzenie, więc dalej opierają się na swoich włóczniach i stoją w bramach. Ludzie krzyczą: pokój, pokój. I to was dokładnie poprowadzę po tym wydarzeniu. Pokażę, jak Maria Waltorta poznaje wielu uzdrowionych, skrzeszonych. Jaira zobaczy wśród tłumu. Później masa ludzi w mieście, na oknach, na balkonach. Później będą ludzie wodziskać dłami. Pójdą koło domu, gdzie kazał Panie Matce Bożej iść jej. Później cudowne błogosławieństwo dzielnic jerozolimskich, którego pozdrawiają, i w końcu przylot faryzeuszy. Wrzask, żeby uspokoił tłum. Co oni wyrabiają? Oni rozumni. Twarze poziębłe, skostniałe, zimne będą próbowały zapobiec temu. Wtedy to Pani wypowie słynne słowa: jeśli ludzi wyciszycie, kamienie wołać będą.